szlachetka. Przystanek przed Opatowem, liczna rzesza kibiców włoszczowskich, a było ich 5 autokarów. Kibice Włoszczowy, ubezpieczani przez niebieski. Nastrój przed meczem. Gotowy do gry. Przed ostatnim meczem prowadzi Hetman 44 punkty. Na drugim miejscu Ali 43 punkty. Tylko te dwie drużyny się liczą. Hetmanowi wystarczy remis. Ali musi wygrać. Jako główny pan Franciszek Ziemba. Jako liniowy oczywiście i drugi pan Krzysztof, pan Edward Konopka. Obydwaj panowie, właściwie wszyscy trzej panowie są z okręgu katowickiego. Serdecznie witamy sędziów górnych. Sędziowie są z Bytomia, specjalnie zamówieni na ten mecz. I główni aktorzy wychodzą do ostatniego boju. Drużyna Alitu w podskokach, nasi w równym krokiem. Kibice Hetmana skandują. Hetman, Hetman. To jest oczywiście kapitan drużyny. Napisy nawet po włosku. Forza Ali. Świętej pamięci Hetman. Ale o tym przekonamy się za 90 minut. I proszę Państwa, teraz może przedstawię, przypomnę właściwie kibicom Pożarowskiego Ali, tą drużynę dość miejscową w bramce. Roskiewicz Henryk. 17 godzina i zaczęło się. 90 minut twardej walki. Nasi rozpoczęli ostro. Nieszczęśliwie odbija się od naszego zawodnika i 1-0 Alit prowadzi.
tym momencie Alib jest w trzeciej lidze. Jeszcze raz widzimy tę akcję. Rzut wolny, rykoszet i bramka. Chyba podejmie walkę.